Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Guardian Quest. A więc tak, dzisiaj już rozpoczynamy bardziej zaawansowane poniekąd poczynania, konkretnie mówiąc. Jedziemy zobaczyć, co się tu wszędzie kryje, pozdobywać poziomy i może w końcu porobić jakieś takie poważniejsze zadania niż to, co było do tej pory. I cóż, na dobrą rozgrzewkę zacznijmy od zwykłego wydarzenia. I mamy tutaj... coś. Okej. Czuwasz na skórze znajomy chłód. Wiesz, kto go wywołuje. Pan Szczelny jest w pobliżu. Rozważasz kolejne działania, gdy nagle słyszysz przeszywający krzyk, a po nim głośne upnięcie. Słyszysz, że dostał się w pobliżu. Gdy później wrażenie chłodu przenosi się w przeciwnym kierunku. Miejsce, skąd dochodzi krzyk, albo w przeciwnym kierunku, to będzie ciężko. Ale okej. Okay. Pędzisz w kierunku pana Szczeliny. Jego obecność jest lekka i odległa. Trudno ci go dogonić. 13, mamy modyfikator tylko 3. Oczywiście, że zaryzykuję, dając 7. Teraz będzie prawie pewne. Nawet nie trzeba było, ale okej. Okay. Lepiej to zrobić. Krążąc wśród alejek, dochodzisz do wniosku, że warto wspiąć się się wyżej. Wspinasz się po najbliższych schodach, by dostrzec pana Szczelny z góry. Po chwili go widzisz. Jego ulotna sylwetka przepływa z dachu na dach, z nadprzyrodzoną prędkością. Zmierza w kierunku murów miejskich na północnym wschodzie, po czym jednym niewiarygodnym susem wyskakuje poza mury. Nie wiesz jeszcze, z kim się mierzysz, ale na pewno potrzebujesz wiele pomocy. Zmieniono węzeł na mapie, zmieniono węzeł na mapie. Okej. Okay. Obszar zamieszkany przez sekciarza tutaj. Przedni rząd przeciwników jest zero. Oj, wiecie co? Nie podoba mi się to, w którą stronę to zmierza. Ale dobra, walczmy z nimi po prostu, nie przejmując się, bo wiemy, że tego najbardziej chcecie. Walk, odwagi i innych takich rzeczy, a nie tylko samego chodzenia po planszy. Dobra, w takim też wypadku... wyczerpanie. Okej, czyli już wiem, że wyczerpanie jest bardzo złą kartą. Tak po prostu przeszkadza. Teraz tak, tutaj zatkuję dwóch. Nakłada tylko osłabienie, dwa punkty. Nie, według tego to jest jeszcze pokazane, że zaatakuje. Oj, nie ogarniam. No i tutaj też jest pokazane, jakby miał zaatakować, a pisze tylko o osłabieniu. No, dobra. Więc tak, mamy dwóch nietoperzów i do tego wilki. Szkoda, że był pierwszy. Myślę, że to wyczerpanie zamiast czegoś lepszego. Ale tak, mniejsza z tym. Teraz chyba pora dokończyć roboty. Dobra, dwóch już jest niegroźnych. Ostatnim się nie ma co przejmować. Widły tu, dziękuję bardzo. I tak, pokonaliśmy dwójkę, ten sam się wykończy, więc pozostało nam tylko i wyłącznie pokonać tego wilka, co? Będzie możliwe. Oj, no niestety wygląda na to, że nie. Ale co mi tam powiedzieć, trudno się, stało się i tyle. Nie ma co naprawdę się przejmować tym wszystkim, wykończymy ich na moment. Rekord oczywiste. I tak, wieżka strażnicza. To jest po wilku, więc co, nie skorzystamy. I proszę, kto oczywiście ma możliwość czynić honory? No, nikt inny jak nasz Udo. Główny bohater, czarnoksiężnik, władca wideł, mak krwi. Jak to było tak zwane. Ale dobra, to było proste. Tak, mogę niby iść jeszcze na kolejne walki. Ciekawe, to jest poziom 4 i jest 3 jakieś. Może być ciężko, ale szczerze mówiąc idziemy tam, potem się zajmiemy po raz kolejny jakimiś rzeczami. Ewentualnie zostawiając eksplorację na kiedy indziej. I kultystce. Atakuję jego, dobra, więc nie jest aż tak źle. Mogę w takim wypadku coś... To jest na grupy, to jest na pojedyncze cele. Dobra. W takim wypadku
Zrobimy po prostu to, żeby się pozbyć dwóch zombiaków może bardzo łatwo. A on... niech już ułatwi roboty tam. A, no tak. Głupie. Ja mam o tym pewnie strzelić do jednego z nich. No, trudno, zmarnowałem okazję. Teraz tak. Yong zaatakuje łącznie... dużo, bo z tego co widzę 7 plus 8. Więc już będzie 15. No i we mnie wpadnie 6. Mamy? Nie, to nie będzie aż takie trudne. No, te, pokonamy ich. A, to jest tylko wręcz. W takim razie jego trzeba się pozbyć. No i w sumie jego też bym mógł się pozbyć. O, w sumie i też mogę. A, proszę. Dobra. Po prostu nie. Czemu ja... czemu? Czemu ja nie myślę? No trudno, no. Okej. Okay. Pozbyłem się jednego tamtą piękną kartą. To jest tak, dwie magiczne włócznie. Najważniejsze, żeby pokonać jego. Tak. Nawet nie trzeba się stresować, tak. Też nie trzeba się stresować. Nie, wiecie co, ten nasz gość jest potężny po prostu. I w sumie... no, nie spodziewałem się aż tak. Chyba, że gra jest po prostu prosta i każdy można tak to zrobić, żeby się go tak dobrze rozwijało, ale coś czuję, że nie, że to on jest niedostosowany, powiedzmy, do warunków pojedynczych. A, ale tak. 30, zawsze 30, dobra, proszę, jeszcze to. Tak. I teraz. Kości. 21. Wykończymy ich od razu. Jak fajnie. Powiedzmy, że ja. Nasz towarzysz teraz może w sumie nie dostał kart. I faktycznie nie dostał, bo aż tak dużo, ale... ona dostanie 4, to na wszelki wypadek jeszcze coś takiego zrobię. Jeśli by się nie udało pokonać. Ale no wiecie, to o czym wiem, ja to mówię, nie uda pokonać. No. Mamy do czynienia z najpotężniejszym z potężnych, naszym gościem, który pokonuje każdego od tak. Nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo zaskakujące. No, moim zdaniem nikt nie powinien mieć takiej potężnej mocy, pozwalającej ubijać wszystko od tak. Tyle, ou. Jeden no, punkt obrażeń na... zaklęcia. I dobre jaranie kart? Nie. Jedno obrażeń od zaklęcia, wywołane przez ciebie punkty chodu są większe dwa, tutaj... jeden dodatków dystansowych, wywołany przez ciebie punkt trucizny. To... nie są dobre rzeczy. Teraz no, nadal nie wiem jak ono działa, ale dobra. Weźmiemy to i tak, zdanie, jakieś inne rzeczy i jej. Tak trudno. Ale tak, mniejsza. Zajmijmy się teraz tym, co jest ważniejsze, czyli rozwojem naszego. Ten punkt umiejętności. Wiewe, statystyki, rangę umiejętności. Szczerze powiedziawszy, się nie znam. Na tym aż tak dobrze. Dobra, powiedzmy, że pójdę najpierw w statystykę i zobaczymy tą rangę. No dobra, rozwijając siłę. Co mamy? Wybierz klocek umiejętności. O! Czyli tutaj możemy wybrać jakieś konkretne rzeczy. O! Poznaj umiejętność, czyli tu mogę poznać chyba dowolną. Dodaj punkt statystyki, zwiększ statystykę o 2! Wow! Fajne! Koszenie 2, koszenie 2. Gniazdo talent klasy 1 na mnie. Mniejszy maksymalną wielkość talii. O, okej. Okay. Panowanie umiejętności. Na ten temat, bo tak się nie znam. Kurwa magia. Tu są potężne rzeczy. Tak, bardzo potężne rzeczy.
Muszę wybrać tylko jedną siatkę, wiecie co to... A, na której siatce najłatwiej byłoby zdobyć 2 punkty? Tu plus 2 będzie bardzo szybka, potem plus 1 i z czasem potem coś... Ale nie tutaj, tylko... O. Więcej, bo nie mam dostępu bezpośredniego. Pytanie, jakie ma zdolności w ogóle? Kałuża krwi. Że nie mam nic o tej kałuży krwi. O, to, dobra, to może stworzyć. Problem w tym, że naprawdę nie mam niczego, co daje kałuże krwi, więc to jest trochę, powiedzmy, zbyt ryzykowne. Brock ma rzeczy, co prawda takie, których nie używałem, ale... Może warto byłoby o tym pomyśleć. Tak, pewnie wszystkiego tego nie wykorzystam. Tutaj niełatwiej byłoby mi wziąć tamto. Ale powiedzmy, że... Tak, tutaj rangę umiejętności. Nie wiem, nie jestem pewien, o co chodzi, ale tak, potem tutaj punkty statystyk, jakoś to będzie. I załatwione. Natomiast jeśli chodzi o nią, od razu ranga. Chcę zobaczyć, o co chodzi. Wartości karty. Magany poziom 8 u bohatera. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Zobaczmy na przykład, co się tego. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tutaj zamiast 19 będzie 25. 16-22 jest bazowo. A opanowanie to jest jakaś inna rzecz. Całkowicie okej. Okay. Dzięki temu byśmy bili większe obrażenia. Ale w sumie nic więcej. Tutaj bym nakładał tej wrażliwości. No i delikatnie większe obrażenia. A czyli tak. W przypadku tego. Nie wiem. Więc szczerze, po prostu nie wiem. To jak, gdzie, kiedy, ale powiedzmy, że... Ta karta ma być raz rzucona, żeby dobić każdego wroga, więc ja. Mamy to. I zobaczmy, co ona tutaj ma do zaoferowania nam. Nie chciałbym tego, ale może warto pomyśleć. Mam tutaj 2 do statystyk, super. Udoskonalenie. Ale nawet nie wiem, jak to działa. Święty Wojownik, to jest fajny i świętobliwy. Najłatwiej byłoby nam w świętobliwego, bo jak widać, są tutaj bardzo fajne karty, nie ukrywając. Też... czy na pewno? Wezmę tutaj, wydaje się to najsensowniejsze. Zostawię też tu, tak. W ten sposób teraz pójdziemy w zwiększenie rangi, potem zmniejszenie maksymalnej wielkości tarczy, minimalnej wielkości. Jakoś to będzie. Teraz tak, no. Nie wiem, co więcej dodać na ten temat, więc... Wydarzenie. Potem może jakaś eksploracja pojedyncza. A. Okej, okay, to eksploracja. Teraz tak, pamiętam, jak to działa. Więc no. Nie będzie aż tak źle. Waluty. Tutaj mamy łapkę na płytę naciskową. Beczki. Mamy tutaj. Okej, okay, fajnie. Będę tak, wiecie, pojedynczo to robił. Pewnie trzeba czekać, więc tak. Tak. No niestety za dużo tego nie zrobimy. Jak się wylosowało, nie moja wina. Ale zobaczymy, czy jest w beczkach i w kufrze. Jest jeden siły. Mamy coś podobnego? Ładnie to samo, chyba. Ja. No niestety, i przy okazji... O, to jest 2 punkty obrażeń. Nie.
Dalej nie wiem, komu dać księgę. Chociaż? Ładowanie many. A, to ma to. No dobra, nic takiego nie zmieni ten wisiory, więc tak. Ta eksploracja skończyła się nieprzyjemnie. Liczyłem do jakiejś lepszej nagrody, idziemy na kolejną. Teraz jesteśmy w takim miejscu. Medyczna. Fontanna. Gniazdo z runą. Urny zawierają złoto. Skrzynia medyczna. Wiemy. Mam tutaj bombę odłamkową. Żeby chociaż nie jest coś takie wspaniałe. Teraz tak. Zahaczymy akurat o nią. Zobaczymy, co ona nam powie. Ta, która daje. Dar is more na mapie po zakończeniu eksploracji. Dobra, teraz urny. Potrzebne aż tak. Pójdziemy tu. Jest to runa wydajności połączona. Umiejętność kosztuje przy pierwszym rzuciu 1 punkt aktywny. Tutaj mogę spokojnie pójść, albo nawet tu. Ale nie. Najpierw tutaj. A, co tego typu rzeczy daje. Szkoda, że tak daleko. Wiem, wiecie, skorzystał nawet. Ale trudno, jak już się nie da, to mamy jedno, to idziemy tutaj. Zobaczymy się jakieś inne fajne rzeczy. I co my tutaj mamy? Ktoś mówi, że ta walka będzie nie do zwyciężenia prawie. No proszę znaleźć pułapki przeciwników, 21% więcej PD. Dwóch więcej silnych sługusów. O 4 więcej inicjatywy przeciwników. Wiecie co, to będzie zabójcze. Ale dobra, wydarzenie szybko. I potem idziemy tam. Widzisz obskurną uliczką, gdy nagle ktoś próbuje schwytać się w zasadzkę. Trzech zimieszków czekających na dachu za sieci, by schwytać. Wszyscy bohaterowie? O, no co to czemu mi to robicie? Pa? Panie, dwa, co? A dwa wyczerpania? Gowne. Aha, chociaż... Nie. Uniknij. Zobaczymy, czy mu się uda. Nawet nie musiałem kolejnej karty mu dawać, ale okej, okay, kontynuuj. Ciebie oczywiście, że zarzucimy jakąś kartę, tylko... Jaką? Powiedzmy, że to. Niestety, modyfikator nie jest idealny, ale... Na szczęście mnie uratował, dobrze. Mniej... Oj, to będzie teraz najcięższe. Nie ma ani dobrych kart, ani dobrych możliwości. Ale może jakimś cudem... No, na styk, udało się! Zadziw wyskakują na ciebie skryjówki z szarnymi spojrzeniami. Dobra, mamy bitwę! Bić, zabić tych wrogów! Dobra, czyli on zarzuci pułapkę. Ten będzie się leczył i nakładał kolce, a ten będzie zadawał obrażenia. Nic szczególnego, dobra. W takim wypadku nasz drogi strzelcze. Weź no mnie proszę. Uderz w niego i tak to wielkie już nic nie robi. O. Dobra. Dobra, jednego się już pozbyliśmy. Tak, armata pozbędzie się jego za 10, a to mogę pomóc w sumie armacie. Ulecz się. O. Szkoda, że się, a nie ogólnie ulecz, ale dobra. Armatka dobije tego, tamtego też i GG. Łatwo. Bez tych rzemieszków ulice będą teraz nieco bezpieczniejsze. Zmieniono węzeł na mapie. Kolejne coś tutaj. Oczyszczony obszar daje 1 punkt losu. Okej, okay, dobra. Gra już naprawdę chce, żebyśmy tam poleźli. Nawet to zrobimy, ale najpierw eksploracja, rozumiecie? Trzeba mieć standardy. Eksploracja jest easy, więc szybko się tym zajmiemy. O! Potyczka. Silny potwór. One mnie gonią. Drobny kupczyk. Jakiego towary przemieszcza się w miejscu w przypadku braku interakcji.
Powiedzmy, że tak to zrobię. Idziemy. Może być. Niestety mnie dogoniło. I możemy tutaj kupić stary żeton. Plany te można sprzedać u Marka. Masz szansę dostać za nie legendarne przedmioty. Jeden bardzo tani żeton, to ten oczywiście wezmę. Prowiant też w sumie mogę wziąć cały. To tyle. Tacy silny potwór mnie dopadł, ale... Mamy skrzynię. Wpadkę najpierw do piera. Żeby tylko go delikatnie zahaczyć. Udało mi się znaleźć w okolicy przydatne komponenty. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Niestety daleko. Więc tak. Co my tu mamy? Zawiera przez... Zapewnie przesunięcie. Darmowy ruch. Pomyśl jeszcze dać. Wtedy nas znowu dopadną. Ale tak. Niech i dopadają, jeśli taka jest konieczność. Najmniej zdobędziemy tutaj komponenty. Okej. Okay. O proszę, jednak nie dopadli. Super. Super. Udało się, dobra. Zanim coś więcej, to jednak do garnizonu. Bo jeśli mamy ten żeton, za który mogę dostać, to jest... Kogoś to sprzedaje? Wiem, że tutaj u kogoś jest ta opcja, ale... Ale nie ma tu nikogo, kto by się nazywał podobnie. U... Marka. Marca. Okej, dobra, czyli... Ktokolwiek to jest ten cały Marc... Mark, jak złotek zwał, to... Jest nikt z tych, który... Mogę jeszcze zajrzeć tylko na zakupy, czy jest coś w końcu potężnego... Ej, są jakieś ciekawe rzeczy. Jego, czy to coś zmieniło? A 30, dobra, nie jest tak źle, to od razu wezmę. Tutaj mamy... nic szczególnego z tego, co widzę. Byłoby fajne, tylko drogie. No i nie mam żadnych kamyków, chyba że jest u niego jakaś inna. Sprzedaj, odkupowanie, wytwórz gniazdo. Okej. Nawet nie wiem, o co z tym chodzi, więc pozwólcie, że to przemilczę. A u niej co to jest? Tyle są właściwości zwykłym przedmiotowi, który zmieni jego rzadkość na magiczną. Okej. Dodaj wartość przedmiotowi, który zmieni jego rzadkość na rzadką. O, tylko trzeba chyba mieć bardzo dużo rzeczy, a my nie mamy tego wszystkiego. A, trzeba po kolei. Hej, fajne, fajne. Ale nie, nie będę się w to póki co jeszcze bawił. I czy ma ono cokolwiek takiego istotnego? Chyba, przynajmniej na razie nic takiego, co... aż tak mogło przydać, więc... No, wychodzimy. I tak. Koro... O, patrzę, to się chyba zmienia ciągle. Ale skoro tak bardzo chcieli, żebyśmy tu poszli, dając nam tyle różnych ofert na tym polu, to pójdziemy. Czemu by nie? Zobaczymy, czy zwyciężymy, czy nie. Chociaż w moim odczuciu to akurat zwycięstwo jest gwarantowane prawie że dla nas. On pułapkę zarzuci... Tam, to akurat niegroźny. On strzeli w niego za 9, trochę nieprzyjemne, ale niech będzie. I zwykła tak za 6. No cóż, co mogę więcej zrobić niż to? Tamtym mogą być delikatne problemy, więc szczelimy. I czy będą problemy, czy nie, to zaraz się przekonamy. Okej. Okay. Tak, prawdopodobnie byłyby delikatne problemy z nim, chociaż... Czemu to wygląda, jak miał zginąć? A nie, dobra, nie zginie, bo nie widzę tego symbolu, więc musiałbym tego użyć, tak? Niestety przeżył, ale całe szczęście trafił w tamto.
Nie wiem, czemu tak zmienił zdanie w ciekawy sposób, ale tak. I tak, bonk. Bonk. Walka wygrana. Bezstratnie. Tak, no, udało się jakieś rzeczy. Uuu, kapcie. Szybka bariera w wyzwaniach na inteligencji. Dwa trafy krytyczne, gdy trafisz. Nie ma kapci. Masz kapcie. Teraz już przynajmniej możesz nim cieszyć. Jeszcze zapomniałem ci dać to. I to możesz też wziąć. Będzie fajnie. Dobra. Nie, aż za dobrze idzie. Widzę, że mam dużo już kart zmęczenia. Każdy w sumie ma po jednej, tamten łowca nawet ma trzy. Jest to może najrozsądniejsze. Ale zapłacę. Żeby tego nie mieć. Setka umiejętności, ranga czy coś innego. Powiem szczerze, jemu może nawet i... A coś takiego... Nie, rangę, zdecydowanie musimy mu jedną z wieżyczek ulepszyć. A, wymaga 8 poziomu. Super. Ja to mam farta, że nigdy tego nie sprawdzam. Nie wiem. A, czyli można jeszcze rezygnować. Dobra. W takim wypadku może weźmy mu gniazdo. Pozwala to... 5 bonusy. Zręczności na siłę. Że tak nazwę. A więc... Co prawda nie pomoże mu to z testami, ale wiecie... Będzie mógł mieć równie dobrą zręczność co siłę. Co w sumie się przydałoby. Chociaż czy to jest konieczne? Boże, naprawdę jesteś lepszego, chociaż nie sądzę. O! To jest naprawdę fajne. Ale nie. 4 zręczności, o. To są naprawdę mocne bonusy. Jakieś inicjatywy. Ranga kart zostało 1. Zastosowanie tylko do sztyletów i mieczy. Do broni obuchowej i beru. Nie, fajne są tu opcje. Muszę akurat przyznać. Dam mu to, bo ma to... Pojedyncze karty, wiecie, zależą od siły. Można to zmienić, więc to nie jest problem. No tak. Teraz mistrz pułapek, opanowanie umiejętności. Strzelec wyborowy, czy właśnie mistrz pułapek, a tutaj strażnik. Powiedzmy, że weźmiemy to i nawet postawiłbym mu to tak, żeby mógł zacząć od tej umiejętności, albo od zwiększ rangi umiejętności. Albo nie, na kolejny talent dostanie na następnym poziomie. Tak, tak będzie najlepiej. A. Jakoś to ogarnęliśmy. I na zwieńczenie wszystkiego, bo w sumie... Mało będzie trzeba kończyć, chociaż dobra, nie jest aż tak źle. Idziemy tutaj pomóc jemu. 5 poziom, udało się akurat go wyrobić w czasie, więc dobra. Chodźmy tu malejką, tam jest moja skrytka. I truposze, o których wspominałem. Pokaż, co potrafisz. Dobra, dobra. Zobaczymy. A swoją drogą też. To taka w sumie... Nasza mnie myśl. Nie wydaje się zbyt przyjemny. 9 bije jego tylko. Tak, zarażenie. Na początku tur wytworzy zatrutą ziemię na swoim obecnym polu. Oj. Darność, czyli że zawsze się to stanie, nawet jeśli wszystko się uda. Dobra, niedoruszenia i gruba skóra. Takie dystansowe zdają 30% mniej obrażeń. A niedobrze. Ale dobra, wracając. Padł taki pomysł, że może warto byłoby zobaczyć sobie też inne tryby, inne postacie, wiecie, na tym trybie, właśnie chociażby jeśli chodzi o postacie na tym trybie. Jakby to najłatwiej nazwać. A, brakuje mi teraz słów. No wiem, tam jest taki właśnie tryb, powiedzmy, coś a la Slay the Spire, z tego co czytałem. Można byłoby właśnie pomyśleć o tym, a póki co mamy coś, co da... zmienić cel, więc tak. Tak. I w sumie cała nadzieja w naszym gościu, który ma... A tak, zaklęcie, efekt negatywny. To są zaklęcia, dobra. No to... Tutaj właśnie o tym mówiłem, on jest za mocny. Teraz to udowodniłem. To miała być jakaś cięższa walka pewnie. A on po prostu... Prawie że w pojedynkę to rozniósł. Nareszcie. Momencik. Moja skrytka jest pusta, bogowie. Niech tylko złapił łajdaka, który mnie okradł.
Cóż, umowa to umowa. Jeśli będziesz wyruszać, żeby się obławić, możesz na mnie liczyć. I okej, można teraz zwerbować w gildii. I teraz kultej. Jak mówiłem, błędem było wybieranie, czy zmienianie talii postacią. Jakiś trafił taki będzie, więc akceptuję to i... Było szybkie. Nie tego się spodziewałem. Ale cóż, jeśli tak szybko to było, to może uda się jeszcze do kłopotów z bandytami. Okej, więc odbierz lokalnym gangom kontrolę nad magazynem zaposobów i takie tam inne rzeczy. Dobra. Okej. Po prostu schodzimy i zobaczymy, jak to będzie. Słyszysz entuzjastyczny rechot i szczęk mieczy dochodzące z korytarzy. Pewnie bandyci cieszą się ze swych łupów. I teraz jakie mamy opcje? Biały przesmyk. Okej, czyli tu niczego nie ma. Tu mamy potyczkę z czymś, a tutaj piętro drugie magazynu. A, idziemy na potyczkę. Szkoda byłoby nie skorzystać, wiecie. Okej, jest poważna niby, ale... Może uda się i tak wygrać. Odbym się jednego z Windigo. Więc tak. Mam 4 krwawienia, tu mam 5 krwawienia i to. 5 z 4 to jest 20. A, dobra. Pozbędziemy się jednego Windigo. Nawet nie wiem, czy to jest konieczne. Nie, nie jest. Znajdzie się błyskawica, by trafiła kogoś innego, co? Dobra, radę. Dobra. On już sam padnie, więc nawet nie trzeba się tym przejmować. Można słabić kolejnego Windigo. Minimalnie przeżyje, ale jak widzicie, no to jest piękne. Jednocześnie takie trochę smutne. Umówię wam. Ten gościu z perspektywy tych kilku podejść naprawdę wydaje mi się zbyt potężny na ten rozdział. Też takie trochę zastanawiające w takim wypadku, czemu pozwalałem nim grać w tym rozdziale, ale... No wiecie, to nie mnie oceniać takie rzeczy, więc... Tak, bonk, zaakceptuj, kończymy. Szczoł! Dwójka Windigo zginęła od razu z tych efektów. Ten niestety nawrzeszczał na nas, jeszcze żyje, ale... Problem. I no przykro mi, pajączku, zginęłeś od chyba najgorszej możliwej osoby. Własna krew cię zniszczyła. Nie zobaczyłem upów przez przypadka, ale dobra. Tu mamy jakąś potężniejszą walkę. Błogosławiono 5 punktami mocy. Oj, niedobrze. A trudne tereny, pułapki. Dobra, mogą być. Wydarzenie najpierw, potem eksploracja. Tak, kilka ciał, z których został sam szkielet, leży w małej alkowie. Dostrzegasz wśród nich coś błyszczącego. Ignoruj. Pożyczono przerwdaje 2 sztuki zapasów. Wynik pozytywny albo negatywny. Zbadaj czy zignoruj. Zobaczymy, zbadaj. Zdobywasz jedną złotą monetę. Ledwie zdążasz odrzucić rozczarowanie, gdy ciała zaczynają drgać. Zwłoki na wprost od ciebie wyciągają miecz ze swojej klatki piersiowej i wmachują mi w tę stronę. Jedna sztuka złota. I walka. Jest pewnie ten zły outcome. Ale mówiąc szczerze, czy jest to dla mnie wielki, powiedzmy, problem czy powód do smutku? Powiedziałbym, że nie. Tak, no. Pomyślcie sobie w ten sposób. Ładne. Po prostu pomyślcie naprawdę szczerze o tym wszystkim. Każda walka to okazja na dodatkowe jakieś tam, powiedzmy, właśnie doświadczenia i inne takie. Zanim coś zrobię dalej, to tak. To atakuje we mnie. Dobra, nie problem. To w nią niestety, więc jego trzeba szybko się pozbyć. W nią, czyli tą dwójkę trzeba. Mam trójkę. Tymi dwoma bym się nie aż tak nie przejmował. Powiedzmy, że i tak sobie ułatwię robotę trochę. No i tak. Ciekawe, mój błąd, bo nie sprawdziłem. Proszę. Tym samym deaktywowałem atak jednego z nich. Ile to daje? Wywołuje 11 punktów podpalenia. Dobra, pozbędziemy się kolejnego. Nie, niestety.
Jeden przeżyje. Chyba, że... Ej, czemu? To było głupie. No tutaj niestety delikatne obrażenie, ale... Gdybym miał karty lecznicze, to byłoby po problemie. Ja nie myślę o tym, żeby zdobywać karty leczące. Same blokady, no dobra, no co w takim wypadku? Tak, tak i... Tak, no, to nic więcej nie zrobię. Tak. Tak. Zakończ rundę. Już nie ma co zrobić. No i jak widać, zaszczyt do bicia wrogów przypadł ponownie naszemu tutaj... Nawet nie wiem, kim on jest. Chyba coś było o tym wspominane, ale mniejsza. Ubolewasz nad swoim pechem. Ja. Wielki to pech. Mieć okazję powalczyć z wrogiem. Dobra. U niego miałem zwiększyć rangę, po czym wziąć 2 punkty do statystyki. Szczerze powiedziawszy, prawdopodobnie wziąłbym to może nawet... Zamiast w siłę, chociaż... Nie, w siłę tego nie będę brał. Właśnie zamiast w siłę wezmę to może w inteligencję. Tam zwolnię sobie możliwość... ...pania tamtego, bo statystyki będą już niewiele się różniły. Zaraz będą się różnić. Ale inteligencja wysoka też by się przydała. Tylko, jakie są możliwości, jeśli miał dobrą inteligencję? Gdy trzymasz kostur, trzymasz 1 do max ładunków czerpania? Nie. 2 max życia? Nie. Zaczynasz bitwę z 2 ładunkami, minus 1 do maksymalnych ładunków? Nie. Gdy zagrasz karty w bitwie, uzyskujesz o 20% więcej jest PS, czy tak dalej. Okej, to nie. Wiedza anatomiczna, może na punkty krwawienia zostanie zwiększone do 20% twojego modyfikatora inteligencji. Okej. To jest dobre. Okej, nietypowe dostrojenie. Okej. Dobra, tylko... Pola są... Wyposażone są zajęte, otrzymujesz następujące premie 2 do liczby dobieranych kart maksymalnie. Do wszystkich typów odporności fajne, ale nie wiem. Czerpanie i odporności nie tak bardzo. Zachowywanie karty nie. To byłoby bardzo dobre. Ale jeszcze nie wiem. Okej, 2 do wszystkich wyzwań w wydarzeniach, 4 do inicjatywy, to jest super. Tak, chyba nawet coś takiego bym potem wziął, ewentualnie. To jest coś innego takiego istotnego. Chyba nie, ale szczerze, takie coś by było naprawdę fajne. A, jakoś to tak zrobimy. Póki co, ranga umiejętności. I teraz... Byłbym wzmocnić 19 zamiast 16, 3 losowym, 10 punktów chłodu. Nie. Nie, jeszcze raz nie. Nie? Te rangi jakoś tak wydają mi się takie ustawy. Chłani, 14 punktów. Mogłoby być, szczerze mówiąc, chociaż też tego nie czujesz tak bardzo. Tutaj mamy 7 punktów, 8, 2 razy. 2 punkty tylko się różnią, serio? Nie. Co by mogło być nawet okej? Na przyszłość wiem, żeby rangi nie robić. Teraz tak, uruchamia po nałożeniu 2 punktów krwawienia, otrzymujesz punkt puri, otrzymujesz 5 punktów ochrony. Nie wiem, jak to do końca działa dalej, więc nie. I powiedzmy, że... Właśnie widły? Nie wiem. Ciężko wybrać. Dobra. Powiedzmy, że to naprawdę już włócznie ulepszy. W tym momencie wydaje mi się, że mógłbym nawet już zaryzykować i dać mu to. To już przyspieszyć w ulepszeniu. Albo maksymalnie w siłę, albo trochę inteligencję. Maksymalnie w siłę. No nie modyfikator. Modyfikator siły do inteligencji. I tak dalej, no okej. Fajne, tylko wiecie, czy to jest aż takie dobre? Wydaje mi się, że aż tak może nie. Na tym bazować całkowicie. Więc odblokujemy, jak mówię, wezmę inteligencję.
zawsze zwiększymy delikatnie nasze szanse w tamtych możliwościach. Następny poziom tutaj siłka o 1, jakoś to będzie. I potem patrzcie, no mamy idealnie równe bonusy na to, więc mogę też już niebieskie karty zaczynać zbierać bez obaw. I eksploracja. Po czym zrobimy jeszcze dwie walki, na tym chyba zakończymy. Teraz tak, tutaj jest on. Okej. A, czyli to jest losowane, które się zdarzy. I teraz tak, co my tu mamy? Zbiera losowy przedmiot, tutaj losowy przedmiot. Tak. I tak, to jest akurat pewne. Tutaj mamy przydatne, nie zaprzeczę. Najlepsze, ale na pewno przydatne. Tutaj trochę złota. To i tak dalej nie zajdziemy, to przynajmniej to zrobię. Ktoś się napotoczy, zmylą go moje fałszywe tropy. Nie wiem, jak to ma do końca działać, ale dobra. I teraz tak. Zapasy, waluta oraz dwa losowe węzły. Podróż tak daleko, ale dobra. Mamy tutaj właśnie zapasy, złoto, jej i te węzły to są... To nie... Oj, czemu? Czemu? Czemu jesteś tak okrutny? Wiem tylko przykład ziemi, który może coś będzie miał. Nic nie znaleziono. Oczywiście, ale dobra. Da się będę takimi głupotami przejmował. Idziemy na małą walkę, na dużą walkę i na tym zakończymy potem spotkanie dzisiejsze. Nie wierzę. Po prostu nie. A, dobra. Nie. Słuchajcie. Ja to muszę po prostu powiedzieć. Ale wyobraźcie sobie... Zresztą pewnie tak będziecie... Zauważycie to, ale... Dobra, mniejsza z tym, nie będę tak tajemniczo gadał, tylko przejdźmy do konkretów. A, co to chciałem? A, no tak. Ciągle się plączę z tym i skupiam się na jakichś głupotach. Więc już mówiłem już konkretnie. Nie uwierzycie, jaką gafę teraz żem zrobił. No, po prostu nie. Ten odcinek jest nagrywany w 4K. To oznacza, że albo będę musiał go teraz przetworzyć osobno, to mniej więcej oznacza tyle, że ukaże się bardzo późno. Bo będę musiał go przemielić jeszcze wstępnie, żeby zmienić na Full HD. Oh, ale będzie szybko dostępny na YouTube, jak już się po prostu pojawi. Albo będę musiał po prostu wrzucać go z 5 dni. Przez to, że mój internet jest drewniany. Także no, wspaniała sprawa. Chociaż nie ukrywam. Prawdopodobnie pójdę na przerenderowanie do Full HD przed wrzuceniem. Dlatego jeśli odcinek się ukaże jakoś i tak o dziwnej porze typu 20, co mam nadzieję, że... Po prostu... No tak wynikło. Nie moja wina. No dobra, w sumie moja wina, moja lama. Pewnie mi zostało po tym, jak ostatnią sesję swoją zarzucałem. Powiedzmy na YouTube'a. Była taka ciekawostka takie, ja zazwyczaj się mam sesje zdalnie prowadzone. To zawsze wszystko w formie archiwum zarzucam na YouTube, ale... Tylko dla tajemniczonych, czyli dla tych, którzy i tak sami biorą udział w tym wszystkim. I teraz tak, ranga, nie są to może najlepsze rzeczy, jak już mówiłem, ale tak można zrobić. Tym razem rangę, a czego by to było? A zawsze trochę więcej wrażliwości nikomu nie zaszkodzi. Dobra, więc no. Jeśli kogoś to interesuje, to przykro mi, nie dostaniecie i tak się do tego. Jak mówię, jedynie co to... Ludzie w tajemniczeniu, czyli gracze i najbliżsi znajomi mogą to obserwować. Chciałbym iść ze smakiem. 13 punktów. Oj. W 5 kolejnych uderzeniach. Oj nie, to jest niedobrze. Jakoś szybko go niestety nie porobimy, bo ma bardzo dobrą inicjatywę. No. Niebezpiecznie się robi. 24 punkty wrażliwości, dobra. O tak, o tak. No i takie akcje po prostu lubię. Wiecie, kto to będzie tym, który go wykończy? Potencjalnie, no. Nasz gość. Ale nie.
On wykończy innego. Tego tym razem wykończy nasz strzelec, kusznik. Jeszcze impulsywny zamach. Zadaję 32 punkty obrażeń wszystkim celom w przednim i środkowym rzędzie. Jeśli cel ma osłonę, obrażenia podwajają się. Obrażenia zmniejszają się o... Zmniejszają się o punkty życia utracone w tej rundzie. Okej, to jest... potężne. Całe szczęście byłem na to gotowy, więc piu. I zwycięstwo! No. Dobra. No i na zakończenie jeszcze ładniej możemy właśnie pójść w tą opcję. Tym samym ulepszyć mu to. Dając mu kolejny talent. Bo z tego co widzę, talenty są naprawdę fajne. To pozwoli mu poruszać się, więc super. Maksymalne ładunki zwinności, inicjatywa, fajne. Tutaj ataki dystansowe, tutaj jakieś inne rzeczy. Ho, 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 no wiecie, tutaj wszystko jest dobrym wyborem. Ale szczerze wezmę to. Więc tak, no. Udało się. No tyle. Chociaż... to już końcówka, wiecie co? Nie, wiecie co, jeśli to tak ma wyglądać, to nie ma przebacz, ja zrobię już wszystko. Spodziewam się trochę więcej. Runy, tutaj mamy materiał do wytwarzania. Nie ma elitarnych potworów, więc nie jest aż tak źle. Tak. Podejdziemy normalnie. Starając się unikać potwora. O, udało się chyba zahaczyć o wszystko, super. Pojedynczo. Udało mi się znaleźć w okolicznym magiczne runy. No i za to dziękuję. Ty, już tam drużyny są klątwy, z którymi klątwem zawierają. Nie, tym razem nie. Nie. Idziemy tutaj. Zgarnąć to wszystko, a są tu naprawdę... Wow! Runa inteligencji, nareszcie widzę jakieś przyjemne rzeczy. Jedziemy tak. I ostatnia flaga. Zobaczymy, co jest w beczkach. Nic nie znaleziono. Smutne, ale dobra. Dobra, już powiem szczerze, że tym razem naprawdę czuję, że ta runa mogłaby być dobra, taka plus jeden do inteligencji. Jeśli będziemy mieli kogoś, kto na niej polega. I co to za mięśniak? Okej, dobra. Definitywnie trzeba to zarzucić. I znowu mam 4 pola. Niedobrze. Zobaczmy. Tam to, ale nie, nie. Armata może atakować kilku naraz, więc robimy w ten sposób. Proszę, armato. Czemu wszystkie rzeczy? Nie. Nie. 17. Może się bym go przyciągnął w inne miejsce. A nie, to nie jest. Powiedzmy, że tutaj. Zmienił priorytetę. Na nią! No bez przesady, Jezu, czemu ja to żebym zrobił? Dobra, czyli ona musi mieć teraz obronę. Ma obronę, dobra. Może nie jest wystarczająca, ale przynajmniej cokolwiek. 7, tutaj... Nic. Ciężko będzie to wygrać. No ty, moja droga towarzyszko, 11 punktów osłony. 20. 27, dobra, przeżyjesz to. Światło jest mą tarczą, no. Jezu, ja powiem szczerze, że te jej teksty i inne rzeczy tak mi się podobają, po prostu tak czuję w niej pokrewną duszę względem mojej postaci głównej, może powiedzieć. Szkoła mała. 26. Wybranej kolumnie. Mam pułapka. Tam przejdę, to będę może bez przyjęcia. Tak. Niby ryzykuję dużo, ale w ten sposób ten gościu nic nie zrobi. Dobra. Dobra. Mam się jego. Dobra robota. No, nie zdążę przeczytać, ale ciekawe, coś tam, dobra. Czemu to w skrzynię bije? Wiadomo, że w skrzynię uderzy, ale dobra. Martwy? Nie, nie jest martwy. Teraz jest martwy? Nie, nie jest martwy. Teraz jest martwy.
Jezu, nie. Ta walka to właśnie przegrana. Nasz wspaniały otołak, jak go roboczo nazwy by nadal. Wiadom czym on jest. Po prostu miażdży swoimi obrażeniami. Krwawienia nakłada milion w sekundę i... Okej, jakaś... Wow. Jeśli liczba rzędów między tobą a twoim celem wynosi jeden kolejny, przygotowany strzał zdaje o 8 punktów więcej obrażeń. Nie ma broni do złamania. Otrzymujesz 4 trafienia krytycznego po zastosowaniu przygotowanego strzału. Otrzymujesz 7 punktów osłony po zastosowaniu przygotowanego strzału plus 2 do obrażeń ataków dystansowych. 17 siły. Ciężkie. Ale wezmę. Mamy legendarkę. I jeszcze jedna walka. Kurczę, nie powinienem, ale... Pęczy skoczek i pęczek. Ale no, to żal byłoby nie zrobić. Wow. No, rozkręca się akcja. Widzę, że będzie to ciężej. Nie będę kłamał, że nie. Okej. Niego. Przedni rząd. Jeden wiem, nie, dobra. Może to był błąd, ale... Powiedzmy, że taki unik. To wystarczy. Tutaj ci się bronią, więc... No, i tak mogę zaatakować za dwa maksymalnie. Nie, mogę smite'a zarzucić. No tak, angielska nazwa. Smite, więc... W przypadku spróbuję pozbyć się jednego, albo przynajmniej go znacznie osłabić. Walnie. Smutne, ale dobra. Oj, no i widzę, że tym razem nie ma co się przejmować. Jeden cel po prostu jest martwy na dzień dobry. Żal marnować taką potężną kartę na niego, ale... Powiedzmy, dobra, nie. Tego wykończę tą kartą. Tak, no. Dobra. Dobra, walka będzie bez niczego tym razem. No i nie ukrywam się. On jest taki potężny, co ciekawi mnie jak jest z tym bardem, czy tą golema chyba miała. Kiedy go pisał. To oni też zostali dodani później. Może to oznacza, że też są tacy potężni. Wszystkie postacie dodane później niż na początek są po prostu mocniejsze. No cóż. Jeden punkt, ale... No to mniej więcej tyle, że nieważne co bym chciał zrobić. Nawet tym co wykończyć, ale nie, szkoda punkta. Prawda, mam 3 punkty z tego co widzę na dole, ale... I tak szkoda punkta, więc... Zwyciężamy w taki oto sposób, 7 poziom naszego gościa, no... No jest idealnie. Delikatnie. Teraz punkt umiejętności, siła. Idealnie, no jest po prostu wszystko tak jak chciałem. Więc możemy chyba już bezproblemowo wyjść? No oczywiście, że możemy. Nawet nie będę zwlekał do garnizona. Rozmawiamy z nim i na tym będziemy już naprawdę kończyć. Więc jeszcze więcej tego całego uznania, jeszcze więcej złota i w ogóle. Ale mniejsza. Dobra robota. Znów mamy dostęp do magazynu, więc możemy skoncentrować się na zabezpieczeniu murów miejskich. Zorganizowanie całej obrony nieco mi zajmie, więc... W międzyczasie możesz zgłosić się do Win. I badania nad twoim spotkaniem z panią Szczeliny mogły już przynieść owoce. Dobra. O, tu jesteś. Nie, niestety moje dociekania w sprawie spotkania z panem Szczeliny spełzły na razie na niczym. Ale mam dla ciebie inne zadanie. Moi uczniowie prowadzący badania terenowe zgłosili, że straszne kapliczki Vanai, które uważaliśmy po prostu za cenne zabytki, nagle się uruchomiły. To nie może być zbieg okoliczności. Podejrzewam, że kapliczki mogą mieć związek z inwazją nieumarłych. Badaj te w miasteczku i znajdź sposób, by zneutralizować jej energię. Vanai ceni duchowość, więc modlitwa przed kapliczką może zostać uznana za gest przebłagania. Z drugiej strony, zniszczenie kapliczki jest łatwiejszym sposobem na rozwiązanie naszego problemu. Tajemnicze kadzidło. Magiczny przedmiot Walta. Można go użyć do modyfikacji kapliczek. Okej, dobra. I cóż, no te... Tym zajmiemy się już w następnym epizodzie. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, trzymajcie kciuki, żeby to się ukazało. W sumie w dniu, w którym ma się ukazać, chociaż dobra. To było bez sensu, przecież to będzie w dniu, w którym... A zresztą, dobra. Po prostu mam nadzieję, że zobaczyliście to w środę, a nie wiadomo kiedy, więc... Tyle, trzymajcie się i hej hej!